Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no to zrób to teraz, daj łapeczkę w górę, no i co? I miłego oglądania. Ale mgła się robi, masakra. Ogólnie zapowiadali bardzo silne burze przez całą noc i rano, no ale jest sucho, widać nie padało. Ale ta mgła trochę mnie przeraża. Tam jak delikatnie słoneczko przebija. Ale pięknie w tej mgle wyglądają motocykle, śmigłowce. No, maszyna zdankowana pod korek. Tararara. Gdzie jadę? Jadę nad morze. Mam jakieś 295 km stąd, bo już 30 ujechałem. No i kurczę, mam nadzieję, że pogoda będzie spoko. No dobra, to lecimy. O, roboty drogowe już zaczynają. Dobra, najważniejsze, żeby się dobić do autostrady. Jak już dolecę do A1, to już będzie dobrze. Kałuże. Bramki widmo tak zwane. Wjazd na A1. Kiedyś miały być tutaj czynne te bramki, no ale nadal są nie do użytku. Nie wiem dlaczego. Policja z rana już łapie. No tu co, autostopowicze? Ja pierdzielę, ile samochodów. Ale będzie pewnie. No, sobota, wczesna godzina poranna. To wszyscy gnają nad morze, nie? A już widzę, co będzie w niedzielę, jak będę wracał. O, to jest właśnie korek do bramek. Chyba że coś się stało. Miejmy nadzieję, że nie. Pierdziele, ale zakorkowane. Ty, ciekawe co tam jest, czy wypadek? Taki korek do bramy, gdyby. Masakra. Ale dużo ludzi z Łodzi. O ja pierdziele. Ale kurde korek. Ludzie, trzeba było motocykl kupić. Ja pierdzielę, jak zakorkowane wszystko. Toć to szok. Nie jeden sobie myśli, jak przejeżdżam. Kurde, teraz by się motocykl przydał. Ale coraz więcej ludzi patrzy w lusterka po prostu i robi miejsce motocyklistów.
ludzie, czemu wy motocykli nie kupujecie? Troszeczkę boli, gdy w korku stoi się tyle czasu. Trzeba było kupić motocykl. No i lecimy. Ale już widzę, co to będzie na powrocie. Ale w ostatnim czasie jakoś musiało być sporo wypadków tu na jedynce, bo te właśnie ala barierki, te słupki, to już chyba w trzech miejscach tak ścięte ostro, że tam chyba ktoś na wylot przeleciał, nie? A no generalnie oni to bardzo szybko naprawiają. Znowu wisełka. Teraz na wysokości Grudziądza. Kurde, nie mogę się na lewy pas wbić, tyle jedzie samochodów. Musiałem to zrobić dynamicznie. To jest na tajem widać same pola i ta autostrada idzie tak uniesiona z 10 metrów, może z 6-7 metrów nad tymi polami. I kurczę, tutaj zawsze mega mocno wieje. I tutaj lecę. O jasuczkach proszę, 9-1-1, szybki jak błyskawica. Kurczę, ja nie pamiętam, kiedy był taki tłok ostatni raz na autostradzie A1, nie? Naprawdę, jest kurde tyle. W ogóle jest taki ruch, że naprawdę, ja jestem w totalnym szoku, jaki jest ruch. Taki duży ruch na autostradzie. Jestem naprawdę w szoku, nie? Tamty. Tu sobie stan. Na chwilę motocykl odpocznie. No dobra, z 15 minut postałem, jadę dalej, bo szkoda czasu. No dobra, to korek 3 km do bramek, żeby zapłacić, bo już tutaj typowo przy znaku się zaczyna korek. No i co zrobić? Kurczę blade, ja pierdzielę. Ale się tu ludzie nastoją. Chciałoby mi się teraz stać w korku samochodem. A tu ustąpił, widzę, kurczę, na Cinach z Inowrocławia kierowca. Bo z Inowrocławia to są porządni kierowcy, a nie tam. Kurde. Jeszcze sobie jadę i mrugam długimi delikatnie, żeby każdy widział. Żeby komuś na przykład na myśl nie przyszło, kurde, drzwi otworzyć. Dzięki. Chociaż co kawałek rękę wyciągnę, żeby nie było, że kierowca motocykla to tylko hadzia i zapierdzielacz. Dzięki bardzo. Gdzie tu podjechać? Gościu, w lustereczko patrzymy. Wypadek, o kurde, bo ja pierdzielę. Im bliżej tego morza, tym bardziej pochmurno się robi. Tam to już takie bardzo ciemne te chmury. Żeby na samej końcóweczce mi kurde deszcz nie dopierdzielił. No i tak, szczerze mówiąc, to nastawiłem się na deszcz dzisiaj. Mam ciuchy w kufrze z tyłu. Takie nakładki jakby na ciuchy motocyklowe, takie deszczowe.
Musiałem. No i tutaj na szóstkę się wbije z powrotem. Płytki. Fajna reklama, taki milicyjny pojazd. Tutaj dużo tych samochodów do offroadu porobionych widzę jest. Co kawałek gdzieś stoi jakaś terenuwa dobrze zrobiona. Fotoradar na światłach. No jedź, fotoradar. Tu też fotoradar? Coś tam zaczyna kropić. Ciekawe, czy z tego lujnie. Może się uda dojechać suchym. Pewne jest to, że suchy nie dojadę, bo już jestem mokry, bo popadało chwilę. Bejherowo zaprasza ponownie. Fajnie, fajnie, takie tereny, kurcze. Drzewka, lasy dookoła. Dość strome podjazdy co kawałek. Dobrze, że nie napierdziela ten deszcz, tylko taka mrzaweczka. Nie jest tak źle. Nie ma jak wyprzedzić, tyle tych samochodów jedzie. Jeden za drugim. To wszystko obce blachy. Ale jest dzisiaj ruch na drodze, ja nie mogę. Będę miał tyle materiału z tego wyjazdu, że będę musiał chyba dwa odcinki z tego zrobić. A jeszcze w tym roku mam zamiar jechać do Zakopanego za dwa tygodnie. Za dwa? Za trzy tygodnie chyba. Jeszcze przed wylotem naszym na wakacje. Chciałbym pojechać do Zakopanego. Też będę musiał jechać tak, żeby nocleg sobie załatwić. I pojechać na jedną noc, no bo w tą i z powrotem to raczej nie zrobiłbym. Bo tam ponad 500 mam w góry kilometrów. Do Zakopanego jest chyba 540 albo 550 kilometrów. To 1100 kilometrów w jeden dzień. I to bym musiał, nie wiem, pojechać tam, napić się wody i wracać. Ja mam tyle jeszcze rzeczy do zwiedzania, tak w obrębie 150 kilometrów, żeby wam to pokazać, te miejscóweczki, że no nie ma czasu nawet, żeby to wszystko tak jechać i ograć na spokojnie. Tu jakieś ładne jeziorko. Tu. Tutaj to po lato jakimś enduro. Same lasy, górki. Fajnie, fajnie. Do morza blisko. Po plaży można by było pośmigać. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jestem.